Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pacol i dajcie mi znać, pamiętajcie może odcinek z taki krótki odcinek z przemyślenia, czy opłaca się kupować skiny? Ten odcinek miał około 5 minut i naprawdę bardzo fajnie się przyjął, prawie 60 tysięcy wyświetleń, a nagrywałem go 5 minut bez żadnej obróbki, bez niczego, po prostu przemyślenie. Dzisiaj mam dla Was kolejne przemyślenie i to jest, czy opłaca się kupować ratowanie świata? Jak sami widzicie, jestem w ratowaniu świata. I tutaj w przeciwieństwie do tamtego filmiku, link pamiętajcie macie w opisie albo tutaj się zaraz wyświetliwam. W przeciwieństwie do tego filmiku, czy opłaca się kupować skiny? Tutaj mamy jednoznaczną odpowiedź. Ratowanie świata opłaca się kupować. I to jest tak. Były przecieki, że ratowanie świata będzie za darmo 3 miesiące temu, 4 miesiące temu, pół roku temu. Teraz miało być ratowanie świata, nie wiadomo kiedy to będzie. Były po prostu przecieki, wszyscy mówili że ratowanie świata będzie za darmo, lama wielka wybuchnie. No nie wiem, czy warto w to wierzyć. Jeżeli Epic Games nie da jednoznacznie odpowiedzi na swojej stronie, bądź na Twitterze, własnym, oficjalnym Twitterze, że jest ratowanie świata za darmo tego i tego dnia, to nie wierzcie w takie rzeczy. Ratowanie świata może być za darmo, ja tego nie potwierdzam, ale przejdźmy do sedna. Czy opłaca się ratowanie świata? Oczywiście, że tak. Teraz Wam wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że jeżeli ja bym grał w ratowanie świata częściej, to miałbym tych fałdowców na tyle, żebym kupował sobie większość skinów. Bez żadnego wydatku pieniężnego. Raz wydaję pieniądze na ratowanie świata. Jest to około w tym momencie chyba 130 zł. Zaraz, te, teraz tego nie mogę sprawdzić, tylko mogę edycję sobie podwyższyć tutaj na inne. E, na, lepszy, na lepszy poziom za 69 zł, ale to, to nie o to chodzi. Ratowanie świata kosztuje chyba 106, 130 zł albo 139, coś w tym stylu, ale to jest. Ile to jest? 2800 plus 1000. 3800 fawdolców. 3800 Fałdolców na ratomie świata, jeżeli dużo w nie, w nie gracie, zarobicie około dwa tygodnie. Czyli wam się to zwróci już w dwa tygodnie, a potem cały czas zarabiacie Fałdolce. I teraz tak, mamy zadania dzienne, każde zadanie dzienne jest po 50 fałdolców, czasami zdarza się zadanie dzienne za 60 fałdolców. Nie wiem kiedy, nie wiem dlaczego, ale raz, dwa razy, przepraszam, dwa razy w życiu zdarzyło mi się zadanie dzienne za 60 fałdolców. Teraz mam jeszcze dwa dni wykonane za 50 Mamy tutaj takie zadania jak e, ukończyliście tam misji, e, obrony burzowej tarczy i tak dalej za 50 faudolców. Jeżeli gracie w to dużo, teraz mam akurat. O zobaczcie, teraz mam akurat ukończyć 11 misji za 50 faudolców, ale na początku jest prawdopodobnie z tego co pamiętam: na początku jest ukończyć dwie misje. Dwie misje robi się około pół godziny. Jeżeli szybko zrobicie misję, to jest około pół godziny, macie 50 faudolców, gracie, macie fan. Dla mnie ratowanie świata jest troszeczkę nudne, ponieważ bardziej jestem napalony na Battle Royale, ale wiele osób mi pytało. Czy opłaca się kupić ratowanie świata? I tu macie odpowiedź. Macie mnóstwo faudolców. Macie mnóstwo faudolców do zrobienia w misjach. Macie mnóstwo faudolców do odebrania w. Jak to tutaj, księga kolekcji. Księga kolekcji, oddajecie sobie rzeczy, które zdobywacie, odbieracie faudolce co jakiś czas. Teraz na 91 poziomie odbiorę 500 faudolców, jak widzicie tutaj. Nie wiem, czy to dobrze widać. Dobrze widać. Tutaj odbiorę 500 faudolców i wczoraj na streamie. Jeżeli nie byliście, żałujcie, bo fajny stream, mega fajny stream był. Wczoraj na streamie odebrałem 800 fałdolców z ratowania świata za to, że się zalogowałem. I to był 112 dzień logowania, czyli po 112 dniach dostajecie 800 fałdolców. Ale po drodze w inne dni dostajecie po 100, po 50, po 150, po 200, po 300 nawet. Naprawdę mnóstwo fałdolców można sfarmić z ratowania świata. Już nagrałem kiedyś siła poradnik, jak farmić w ratowanie świata, ale to było bardzo dawno temu, jak jeszcze Mówiłem wolno, tak flegmatycznie i wiecie, to średnio się oglądało. Jest tam poradnik, który mówi o tym, jak farmić w ratowaniu świata w Faudolce. Jeżeli chcecie, dajcie mi znać w komentarzu, czy nagrać jeszcze taki poradnik. Naprawdę, wydaje mi się, że jak teraz mam pomysł na ten poradnik, to by się fajnie przyjął. Dajcie mi tylko znać, czy chcecie taki poradnik, jak farmić w ratowaniu, w ratowaniu świata w Faudolce. Jeżeli gracie dużo w ratowaniu świata... Naprawdę możecie sfarmić mnóstwo, ale to mnóstwo faudolców i nie będziecie musieli wydawać pieniędzy w grze. Dobra, przykładowo, ratowanie świata 130 zł. Nie wiem czy 130, czy 140, ale załóżmy 130 zł. Macie tak. Faudolce za 100 i Faudolce za 40. Razem jest 3800 faudolców. To jest, no, no zaokrąglimy 4000 faudolców. Dwa skiny legendarne. Tylko dwa skiny legendarne. Skinów jest w tej grze mnóstwo. Prawie 200 różnych skinów. Jeżeli chcecie mieć większość skinów, a nie chcecie wydać pieniędzy albo nie macie, bo też są takie sytuacje, po prostu załatwcie sobie, żeby kupić Ratowanie Świata i farmcie na Ratowanie Świata. Jest mój widz i bardzo dobry kumpel, niestety tylko z internetu, Jak Miki, który wszystkie skiny kupuje właśnie za Ratowanie Świata i ma ich chyba ze 40, 30, coś takiego. Jest naprawdę mnóstwo. Ja kupuję skiny na to, że jestem streamerem. Mam ich około 103, 104 coś takiego. No ale to wydaje dużo pieniędzy na to, więc wiecie, wiecie w ogóle, sami śledzicie mój kanał, to wiecie o co chodzi. A on ma 30 czy tam 40 skinów z samego ratowania świata. Więc macie jednoznaczną odpowiedź, czy się opłaca kupować. Mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłem to wszystko, że cała odpowiedź jest klarowna i czysta. Więc jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie o subie, łapce w górę, komentarzu. To, co Was prosiłem wcześniej w odcinku, skomentujcie, dajcie mi znać yy, na te wszystkie pytania, odpowiedzcie. I mam nadzieję, że Wam się spodobało. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Widzimy się w następnych odcinkach jutro na streamie, bo dzisiaj nie dałem rady niestety streamować. Nagrałem szybki odcinek ze względu na to, że naprawdę dzisiaj był straszny dzień. Dlatego widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.